I co, dasz im tak pójść? Po prostu? Nie ma mowy. Jak to zrobiłeś? Na ten. Chyba mu pomogę. Super, co ty robisz? Przestań! Hej, Lufer, możemy pogadać? Moglibyśmy się umówić, Gwen, gdzieś, no ten... Do kina na przykład? Co ty na to? To się uda! To się uda! Wow! Ferno, wstawaj, bo się do szkoły spóźnisz! Smolax po ciebie przyszedł! Smolax? Nie. Co się dzieje z pokojem? Co tu się stało? Ferku, bo Smolax idzie na górę! Nie! To zły pomysł, bardzo zły pomysł! Niech nie wchodzi na górę! O mój Boże, co tu się wydarzyło? Ktoś mi rzucił jakąś bombę dymną? Co to? Nie wiem, co to wygląda na pajęczynę! Nie ma, Luferku! Nie wchodź na górę! Nie wchodź, Smolax! Nie wchodź! Wszystko się lepi! God damn it! Nie wchodź! Luper, dlaczego nie chcesz mnie wpuścić? Bo jestem niewyjściowo ubrany, wiesz? I źle się czuję i mam gorączkę. To ty nie idziesz do szkoły? Idę. Musisz po prostu, stary, pójść sam, wiesz? Idź sam, dobra? No ale zawsze jak mam okazję, to idziemy razem. No Luper, co ty robisz? Puść mnie! Nie, Smolax, serio, pójdź sam tym razem, przepraszam. Zobaczymy się w szkole, dobra? No dobra, no Jezu, ale jesteś. Co się wydarzyło? Co to jest? Jest Smolax? Nie ma go. Dlaczego ty wygoniłeś Smolaxa, powiedz ty mi? Nie wygoniłem go, tylko po prostu ciociu, słuchaj, tak tłumaczyć się, teraz się już tłumaczyć. To było bardzo niemiłe i niekulturalne. Ja wiem, że to było niemiłe i niekulturalne, ale mam swoje powody i po prostu nie chcę ich ciociu mówić, bo to jest sprawa między mną a Smolaxem. Zawiodłem się na tobie, zawiodłem. Co się stało z tobą? Co taki wysoki jesteś? No właśnie, ty coś bierzesz? Gdzie masz okulary? Jakby widzisz cokolwiek? Tak, widzę cokolwiek, widzę wszystko, w sensie nie widzę, mam soczewki. Tak, ja muszę lecieć do szkoły, więc do zobaczenia, ciociu, do zobaczenia. Masz kanapki w plecaku i zostaw mi tylko klucz do pokoju, bo to cię posprzątam od razu. Nie możesz posprzątać mojego pokoju. Dlaczego nie mogę? Przecież co dzień go sprzątam. Tym razem ja posprzątam, kluczyki mam ja, więc do zobaczenia, papa, papa, do zobaczenia, papa. Luferku, dawaj mi ten klucz. Nie. To za wredna małpa. Zawsze mu sprzątam ten pokój, no. Dzień dobry wszystkim, ja jestem Lufer, a to jest kolejny odcinek na moim kanale z serii, która nie ma nazwy. Możecie napisać, jak nazywamy tą serię, to będę wam przypinał serca. Jest mi trochę głupio, że pozwoliłem Smolaxowi pójść, ale no sami widzieliście. Miałem jakieś... coś się ze mną dzieje, coś się ze mną stało. To jest albo sen, albo ktoś mi dał jakieś, nie wiem, przedtreningówki. Może Smolax mi dał jakieś przedtreningówki do kanapki, ale słuchajcie, miałem sen, że dwóch bandytów w metrze, no wiecie, zaciukałem ich. Nie wiem, czy wy to widzieliście, nie, ale ja taki mały Lufer, w sensie, nie wiem, co się w ogóle ze mną dzieje, ale jakoś wyższy jestem. Nie mam zielonego pojęcia. Coś się dzieje. Kochani, jeżeli chcecie kolejny odcinek na moim kanale z tych moich dziwnych przygód, które się ze mną dzieje, gdzie się czuję, jakby to była Minecraft schizofrenia, to zostawcie o w tym, o miejscu łapkę w górę. O tak, o tutaj. Każdy, kto to słyszy, niech zostawi łapkę w górę. Ja w ogóle jestem w szoku. Wy zostawiliście prawie 9000 łapek w górę. Ja nie mam zielonego pojęcia. To robię teraz wyższy próg, bo ostatnio to było 7 łapek w górę. To teraz niech będzie 8 łapek w górę. Dokładnie tak, 8 łapek w górę. I piszcie komentarze na końcu odcinka, czy odcinek wam się podobał i tak dalej. Co się ze mną dzieje, no? Tam coś się dzieje. No! To za to, że nie ogarnąłeś mi tej pracy domowej. Ej! Zostaw go! He? Smolax! Czekaj. Co ci zrobił?
Lufer, idź stąd, bo tobie też coś zrobi. O, mam nadzieję, że ty chociaż ma coś dla mnie. To koniec tego gnębienia, Natek. Koniec gnębienia mnie, Smolaxa, koniec bicia nas. Smolax, chodź, tak? Wstawaj. Chodź, Smolax, wstawaj. Co ty powiedziałeś? Koniec gnębienia? Ja tutaj ustalam zasady. Lufer, nie rób tego, proszę, ja nie chcę mieć kolejnego oka podbitego. Chodźmy stąd po prostu i tyle. W ogóle, coś z tobą stało. Gdzie są twoje okulary? Zawsze jak je wywalałem, przynosiłeś nowe! Sterydy, też urosłeś. Co? Myślisz, że co, sterydy ci mnie uratują? Słyszycie, klasa? Luferek bierze sterydy! Bardzo śmieszny, Natek. Chodź, Smolax, idziemy. A, śmieszne. Mogę ci. Boli cię bardzo? Bardzo, to jest okropne. I co, dasz im tak pójść? Po prostu? Nie ma mowy. Jak to zrobiłeś? Lufer, jak ty to zrobiłeś? Nie wiem. Natek nie daje rady Smolaxowi i Kujonowi. Nienawidzę was! Nienawidzę cię szczególnie! Ratunku mnie! Ratunku mnie! Natek! Natek! Chyba mu pomogę. Lufer, co ty robisz? Przestań! Czy on żyje? Oby nie! No co ty gadasz? Jest nieprzytomny! No ale to jest nasz wróg! No zróbcie coś! Ale ja nie wiem, co się robi w takich sytuacjach. Lufer, ty jesteś mądry, wymyśl coś! Muszę zrobić resuscytację. Usuńcie się. Chciałeś mnie zabić! Nie żyję. Pozwólcie do sądu! Mamo! Dlaczego on żyje? Lufer, jak ty to zrobiłeś? Jak tylko przeskoczyłeś? I jeszcze te wrzucenie do tej wody, to było niesamowite! Dlaczego go wrzuciłeś do wody? Zaatakował mnie! Mogłem to zrobić! No to była samoobrona tylko! Dobra, klaso, chodźcie, steryd głupi. Nie jestem sterydem! No właśnie, co oni gadają w ogóle? Ja cię kręcę. I to było niesamowite, Lufer. Tak to epicko wyglądało. W ogóle tak jakoś dziwnie urosłeś. Ej, a w ogóle dlaczego mnie zostawiłeś pod twoim domem? To bo chciałem porozmawiać z ciocią May, okej? Zawsze chodzimy do szkoły razem, a teraz co? Wyparłeś się mnie, no i widzisz, jak to się skończyło? No i byśmy byli pobici we dwójkę. No nie, może i... Ale co to zrobiłeś? Jak tylko przeskoczyłeś? No po prostu, w sensie, no stary, tak jak na WF-ach i tak dalej, jestem taki kozioł no, i tak dalej. To, ale to był w powietrzu! To zrobiłeś Przecież ty nigdy na WF-ach nie jesteś dobry, znaczy nie to, że cię obrażam, ale no, kurde, sam wiesz jak jest. Wiem jak jest, ale Smolax, przestań. Dlaczego tak porosłeś? Co ci się stało? Ej, może naprawdę bierzesz te sterydy? Bierzesz, nie biorę żadnych sterydy, zwariowałeś. No, ale jesteś porządny chłop teraz. Jesteś mojego wzrostu. Nie no, troszeczkę niższy jestem. A wczoraj? Wczoraj było totalnie inaczej. W ogóle, gdzie są twoje okulary? Przecież ty bez okularów nic nie widzisz. W sensie soczewki mam. No, o, fajnie. Ale chwila, ostatnio mówiłeś, że nie masz soczewek, bo ci oczy podrażniałem. To jak to w końcu jest? Lufer? No Lufer, jesteśmy przyjaciółmi, no weź mnie nie oszukuj. Nie oszukuję cię, stary. No, to totalnie brzmi jak jakiś przekręt. Moje poziomie późniejsze dźwięki jest teraz cały mokry, jak sama się widzi. I to wszystko, jego wina chciał mnie jeszcze zabić. A, Don, proszę pana, proszę spojrzeć. Klaso, czy to prawda, że to Luferek zrobił? Tak. Wrzuciłeś go do wody i go pobiłeś? Nie pobiłem go! Nieprawda, on kłamie. Proszę mi zaufać. To właśnie Natek nas pobił i to on był ten zły. Panie Luferku, panie Smolaksie, zapraszam do sekretariatu. Ale
A lekcje? Biegiem. Idziecie, ja idę za wami. No, jak zwykle. Dlaczego my do sekretariatu? No. Jak ja nigdy w sekretariacie nie byłem nawet. Byłem, odbierałem nagrodę. No wejdź, wejdź. Dobrze. Proszę usiąść, panie Luferku, zadzwonię ja zaraz. Nie zrobiłem, pana... gdzie pan... Nie obchodzi mnie to, tylko brał nie do pan wujka. Udział w incydencie. Zaraz zadzwonię do pana wujka Bena i zaraz sobie wszystko wyjaśnimy. Proszę usiąść. A to co ja tutaj robię? Proszę usiąść. Brał pan udział w incydencie, proszę usiąść. Na tych też brał, a on nie ma przypału. No właśnie. Dlatego, że on jest osobą poszkodowaną. Zaraz a on sobie ma wszystko co? Wyjaśnimy. Tutaj ma limo pod okiem. Proszę to, usiąść i nie dyskutować. Natek. Jak nie siądziecie, to wywalam was ze szkoły. Natychmiast, proszę usiąść. A do moich rodziców nie będzie pan dzwonić? Będę dzwonić. Za co? Nie, to jest mój koniec, to jest mój koniec. Przecież ja dostanę karę na wszystko, na komputer, na wychodzenie na dwór, na spotykanie się z tą. Przecież mama to zabroni mi w ogóle ciebie spotykać i chodzić po ciebie i nie będziesz mógł nawet przychodzić do mnie spać i w ogóle zabroni mi kontaktu z tobą. Lufer, no po co to zrobiłeś? Przecież mogło być tak jak zawsze, podbiłby nam oko. I potem byśmy poszli do klasy, a tak to tylko ja mam podbite oko i jeszcze siedzimy w sekretariacie i zaraz przyjedzie twój wujek i moi rodzice przyjadą i... Nie, ja nie chcę. Stary, ale my nie możemy pozwalać na to, żeby nas ciągle bił. Ludzie nam nie wierzą. No... Niby nie możemy pozwalać, ale widzisz, raz się obroniłeś i co z tego wychodzi? Siedzimy w sekretariacie! Ale najgorsze jest to, że Natek nie siedzi w sekretariacie. Widziała co, to cała klasa i co? I my mamy przypał. Świetnie. Jak to zwykle. Totalnie nie fair. To się dzieje. Co tu się... Ferku. Skąd wiedziałeś, że twój wujek idzie? Znam chód mojego wujka. Kto cię znów pobił, ale dlaczego nie jesteś całkowicie pobity? Tylko twój kolega. Co drugi dzień wracasz do domu poobijany, a dzisiaj nie jesteś. To chyba dobrze, wujku, nie? To dlaczego mnie wezwali do szkoły? No właśnie przez tego pana. Nie przeze mnie, zapraszam tutaj do środka. No, chłopak, idziemy. Już. Zapraszam, zapraszam. Wy chłopcy możecie usiąść, a pan Ben może postać trochę. Dobrze, no to tak, zacznijmy od tego. Dowiedzieliśmy się dzisiaj, że pana siostrzeniec, ciężko mi to stwierdzić, ale pobił kolegę z klasy. No tak, on zawsze jest... Zaraz, co? Ja go nie pobiłem! Smolaksa nie pobiłem. Po tym, jak upokorzył kolegę przy całej klasie, wrzucił go jeszcze do wody. Że co, Luferek? Przecież on by muchy nie skrzywdził. Ale tak było, uczniowie to potwierdzili. No, to prawda, on nawet nigdy nic nie zrobił, w żadnej muszce nic nie zrobił. Ale tak powiedzieli uczniowie, wraz z osobą poszkodowaną. Ponad 15 osób przeciwko Luferkowi. No ale Smolaks wam powie prawdę! Smolaks, weź im powiedz. Tak no myślałem. To było tak, że ja zostałem pobity przez Natka i wtedy Luferek przybiegł. I mnie uratował. No jakoś nie chce mi się w to wierzyć, gdy reszta uczniów powiedziała jak było i było inaczej niż wy twierdzicie. I jeszcze wrzucił go do wody. Że co zrobiłeś? Nie wrzuciłem go do wody, on wbiegł w nas i tak jakby przesunąłem się i on wtedy wpadł do wody. I on mógł nie... się utopić. No i ten dzięki mnie się pływać. Nie utopił, dlatego że zrobiłem resuscytację krążeniowo-oddechową. Mi powiedział co innego. Według niego był przez ciebie jeszcze podtapiany. To są totalne bzdury. Przecież właśnie Luferek go ratował. I nikt inny się nie ruszył nawet. Gdyby nie Luferek, to nie wiem, kto by z Natkiem teraz w ogóle by był tutaj. Proszę pana, będę musiał naszego ucznia Luferka zawiesić w prawach ucznia. Za i co? Musi dostać naganę, ponieważ takie zachowanie jest wykluczone. Nie, po prostu, no nawet nie wiem... Zaraz, to nie macie tu kamer? Nie wierzę w to. Luferek jest najgrzeczniejszym dzieckiem, jakikolwiek świat widział. On by nawet muchy nie skrzywdził, nawet by nie uderzył człowieka. Przecież pan dobrze o tym wie, że to jest jeden z najmądrzejszych uczniów w tej szkole, że ma stypendia, różne nagrody. I pan wierzy, że
luferek by pobił kogokolwiek. Przykro mi, tak twierdzą uczniowie. No ja nic nie mogę ja nie widziałem tego zdarzenia. Ale tak twierdzą uczniowie. Ja nie zgadzam się na to nagane. Ja się nie zgadzam na to nagane. I tyle. Przepraszam, panie luferku, może pan się nie zgadzać, ale no jest to już wpisane w system. A teraz do widzenia i życzę wszystkim miłego dnia. Jeśli zdarzy się jeszcze jedna taka sytuacja, to zostaniesz wydalony ze szkoły. Ja cię kręcę. No wychodzimy. Do widzenia. Do widzenia. Luferku, coś ty zrobił, gadaj rzecz. Nic nie zrobiłem, obroniłem Smolaksa. Smolaks? No, to jak to było? No już tłumaczyłem tutaj ze sekretariacie. Luferek uratował Natka i uratował mnie tak samo. Po prostu Natek się na nas rzucił, Luferek go przeskoczył i później cała klasa się śmiała. No i Natek znowu biegł w naszą stronę, ale Luferek się odsunął i on wpadł do wody. Jeszcze go uratował potem. Chłopcze, co w ciebie wstąpiło teraz? A ja nie wiem. Przecież jak ciotka się dowie, to przecież ona cię wychłosta. Za co? No, za co? No. Nieważne, już idziemy do domu. No nie no. Hej, Lufer, możemy pogadać? Idę do Gwen, okej? Tylko szybko. Albo w sumie prosto po rozmowie wracasz do domu, bo ja musiałem zmienić zmianę, a nie ma kto ciotki odebrać z pracy. Także ty musisz ją odebrać i od razu wracasz do domu. Okej. Także ja muszę iść. Powodzenia, Lufer. Dzięki. Hej, Gwen. Słyszałam, co zrobiłeś Natkowi i ja ci wierzę. Ja nie wierzę w jego wersję. Naprawdę? No tak. Dziękuję. Myślałem, że jego bardziej lubisz. Wiesz, to był twój chłopak i tak dalej. Ale on dręczy niewinne osoby. Tak nie może być. Naprawdę jestem w szoku, że tak go obroniłeś i widziałem nawet filmik, ktoś jakby cię nagrał. I widziałem, że zrobiłeś taką obrotówkę. To było super. Jak ty to zrobiłeś? No, niechcący, w sensie tak po prostu, no, ten... W ogóle coś ci przybyło, jesteś jakiś wyższy i większy i bez okularów jesteś, widzisz cokolwiek? Tak. W sumie moglibyśmy się umówić, Gwen, gdzieś, no ten, do kina na przykład? Co ty na to? W sumie byłoby fajnie, prawda? No tak mi się wydaje, no chyba, że ty chcesz, a ja chcę, bo nie wiem jak ty. No ja bardzo chcę, w sensie, no... No to się widzimy? Tak. Okej, to ugadamy na Messengerze. Tak, jasne, pisz do mnie, papa. Trzymaj się. Jest. Umówiliśmy z Gwen. Jest! Woohoo! Wow! Jak ja to zrobię? Nikt nie widział? Nie wracam do domu. Muszę coś szybko sprawdzić. Muszę sprawdzić, co mi jest. Okej. Pora sprawdzić, czy jestem jakiś giga super. Jest wystarczająco wysoko? Jest. Zdecydowanie jest. Okej. Ale chwila, moment. Prawdopodobnie potrafię strzelać pajęczyną. Nie wiem jakim cudem, ale najpierw skok. Udało mi się przeskoczyć Natka. Uda mi się przeskoczyć dwa budynki. Dobra. Z jednego budynku na drugi. No, jakieś 20 metrów. Najwyżej połamię sobie kręgosłup. Jezus, ciocia by mnie zabiła, jakby ona zobaczyła, co ja teraz robię. Dobra. Dostałem pajęczego zmysłu. To się uda! Wow! Udało się! Ale co? Udało mi się pajęczynę strzelić. Może mi się teraz uda. Dasz radę. Ja nie dam rady. Zawsze jak coś próbowałem i mi się nie udawało, to potrafiłem to wyćwiczyć. Potrafiłem godzinami szlifować rzecz, którą nie potrafiłem. Potem
zorientowałem się w tym najlepszym. Tylko jak? Jak odpalić tą pajęczą sieć? Co by powiedziała ciocia albo wujek? Oni zawsze mi dobrze doradzają. Myśl, Luwer, myśl. Wiem! Dobra. Próbuję. Ano, Chobora! To tak nie działa. Okej. Okay. Shazam! Avada Kedavra! Nie działa. Jak to się robi? Kamehameha! No nie. Do mnie, moja desko! No nie, jestem w tym beznadziejny. Udało mi się. Teraz tylko ładnie zlecieć. Dobra. Wow! Żyję! To niewiarygodne. Te wyniki badań. Tu w procentach wyszło wszystko pozytywnie. Testy na zwierzętach, to działa. Możliwe, że odzyskam rękę. To będzie odkrycie na cały świat. Wszystkie choroby, dosłownie wszystkie znikną. To będzie ostateczny lek na wszystko. Pokonam raka, pokonam wszystkie choroby genetyczne. Witam, doktorze Connors. Jak wyniki badań? Witam. No, testy na zwierzętach wyszły w 100% prawidłowe. Zamknij drzwi, nie mogą słyszeć. W takim razie, jak wyniki na zwierzętach są dobre, to teraz testujemy na ludziach, tak? Nie, jeszcze za wcześnie. Jeszcze wszystkie badania nie zostały dokładnie sprawdzone, jak te zwierzęta zachowają się po jakimś czasie. Nie mamy na to czasu, doktorze Connors. Pan wie, że doktor Osborne zaraz zginie. Lado dzień. Nie będę prowadzał testach na ludziach. Jeszcze testy na zwierzęta nie są w 100% skończone. Tak jak powiedziałem, musimy poczekać, jak zwierzęta zachowują się po jakimś czasie. Ile pan potrzebuje czasu? Dobra, może rok, może dwa. Zwariował pan? Przykro mi, ale nie będę ryzykował życia ludzi. Jeśli pan tego nie wykona, to zniszczymy pana karierę. A badania wykonamy i tak, i tak. Co to za groźby? Wiemy, co pan kombinował z jaszczurkami. Wszystkiego się ludzie dowiedzą, jeśli pan nie wykona tych badań. Do zobaczenia. Chodźmy. Nie, ja nie mogę tego zrobić. To jest za wcześnie. Wiem. Mam plan. Oby się powiódł. Przypominam, kochani, żebyście wbili właśnie tutaj, w prawym górnym rogu, na kanał Luferek Games, na którym niedługo będzie Luferkolandia. Trzymajcie się i buja.